Małgosiu, znajdujemy się na planie już 15 sezonu Przyjaciółek. Opowiedz, co dzisiaj się będzie działo, jakie sceny będziesz realizować? Jesteśmy w Małej Warszawie i tu właśnie Anita Sokołowska, czyli serialowa Zuza, otwiera, uwaga, swoją restaurację chińską. No i dziewczyny muszą przyjść z pomocą, ponieważ okazuje się, że kucharz nie przychodzi do pracy, bo ma powody ku temu. Tutaj Dagmar trochę namiesza i w każdym razie dziewczyny przychodzą z pomocą i zespół w zespół damy radę. Opowiedz, co w nowych odcinkach wydarzy się z Ingą. Czy tutaj ten związek z Maxem się tak troszeczkę zaogni, czy będzie iskrzyć jeszcze bardziej niż w poprzednim sezonie? Bo tak się troszeczkę mijaliście, przyciągaliście, oddalaliście, jak będzie teraz? U Ingi bardzo dużo się będzie działo i to na wielu polach. Oczywiście najważniejsze są dla niej zawsze przyjaciółki, ale jak wiadomo też mężczyźni i ta taka wyjątkowa, idealna, wymarzona miłość. Więc pytanie, czy Inga rzeczywiście tę miłość spotkała tak na dobre i czy tym wybrankiem będzie Max. Ich relacja na pewno pójdzie o krok dalej, dojdzie do takich deklaracji bardzo poważnych i nawet takich do podjęcia wspólnych kroków. Nie chcę za dużo Wam zdradzać, żebyście mieli też przyjemność z oglądania tego 15 sezonu. W każdym razie mogę też powiedzieć, że w sumie na tym poziomie też dojdzie do konfliktu między Ingą a jej córką Hanią, którego zupełnie nie będzie rozumiała Inga, nie będzie wiedziała, skąd to się bierze i czego są powody tego zwrócenia się Hani przeciwko mamie. I gdzieś tam dzięki przyjaciółko ona pomału odkryje tą tajemnicę, którą gdzieś ona bardzo głęboko skrywa w sercu. Czego widzowie mogą się jeszcze spodziewać po 15 sezonie? Co ich tak bardzo tutaj zaskoczy? Bo tak naprawdę każdy sezon wprowadzał coś nowego, jakieś nowe zaskoczenie, coś co widzowie wow. Chyba rzeczywiście siłą tego serialu jest to, że to jest 15 sezon, a my co sezon jesteśmy w stanie zaskoczyć naszych widzów. Więc to jest niesamowite. U Ingi będzie naprawdę dość zabawnie i będzie miłośnie i także i dramatycznie, ale też będzie zabawnie, ponieważ do tej pory partnerzy Ingi, którzy gdzieś tam są wokół jej orbity, ich obecność będzie jeszcze bardziej intensywna i oni między sobą zaczną się też i przyjaźnić i będzie dochodziło do różnych ciekawych i śmiesznych sytuacji. Myślę, że bardzo fajnie w ogóle jest zbudowany wątek Ingi i myślę, że będzie go się przyjemnie po prostu oglądało. Przyjaciółki opowiadają o przyjaźni, więc leciutko zmieniając tematykę, czy przyjaźń w showbiznesie jest możliwa? Jak ty się na to zapatrujesz? Ja myślę, że tak, że absolutnie jest możliwa. Ja mam przyjaciółki aktorki, z moimi dziewczynami z przyjaciółek, naprawdę już też na siebie mówimy przyjaciółki. Jesteśmy też ze sobą bardzo blisko. To jest chyba też nieuniknione, to tak jest chyba, prawda? Jak już z kimś pracujesz, przebywasz tyle czasu, gdzieś ta relacja się po prostu zacieśnia siłą rzeczy. I nieważne, czy jesteś aktorem, czy jesteś lekarzem, czy prawnikiem, czy pracujesz w korporacji. Siedząc w biurko, stając ramię w ramię na planie, musielibyśmy być po prostu robotami, żeby nie dochodziło do takich właśnie przyjacielskich relacji. Tym bardziej mając na względzie, że będziemy pracować ze sobą jakiś czas. I tak właśnie też jest z przyjaciółkami, z czego bardzo się cieszę. A jeżeli chodzi o takie przyjaźnie pozaplanowe, moje aktorskie, to na pewno bardzo blisko jestem z Kasią Zielińską, która jest niesamowita, ma tyle energii i po prostu poweru, że mogłaby zarazić się tutaj nie jedną osobę jeszcze i się nią obdzielić, tą energią oczywiście. I w ogóle chyba gdzieś tam mamy wiele takich stycznych i jakby też w związku z tym jest nam po prostu po drodze. Niedawno mogliśmy Cię oglądać na ekranach kin w komedii Jak poślubić milionera. Jak wspominasz ten film, bo dałaś tam w głównej roli Chadu i powiedz, dlaczego tak długo się migałaś w ogóle od roli w komedii romantycznej, bo nie wierzę, że nie miałaś propozycji.
Wiesz, moja sytuacja rodzinna też była dość skomplikowana, przyznam szczerze. Jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie, tutaj ciąże. Dużo się ostatnio u mnie w ciągu 5 lat, wiesz, wydarzyło. W związku z tym myślę, że jakby też było przyjemnie po prostu przypomnieć się jako aktorka, która może też grać na dużym ekranie. Myślę, że ostatecznie wyszedł bardzo przyjemny, taki kobiecy film. Cieszę się, że tylu widzów go obejrzało. To jest ten film. Przyznam, że to była bardzo przyjemna praca na planie, ale bardzo intensywna. Nie było dnia zdjęciowego bez mnie i sceny bez mnie, więc rzeczywiście to było bardzo intensywne, ale też dzięki Filipowi Zylberowi, który był reżyserem, jakby ten trud pracy był zupełnie nieodczuwalny. Myślę też, że każda z postaci była bardzo fajnie obsadzona. Dziękuję wszystkim swoim kolegom, Michałowi Malinowskiemu, Małgosi Foremniak, Edyta Olszówka była cudowna i oczywiście moja kochana Anita Sokołowska, przyjaciółka w roli przyjaciółki. Więc myślę, że bardzo fajnie też udało się stworzyć taki zespół obsadowy, którym ostatecznie chyba fajnie zagrał na ekranie.